Już po raz czwarty mieszkańcy gminy Tarnów wzięli udział w miodobraniu. Święto nieprzypadkowo odbyło się w Woli Rzędzińskiej. To właśnie w tej miejscowości mieszkańcy prowadzą liczne pasieki. Wola Rzędzińska to już chyba stolica miodu. Jest nas coraz więcej. Jest słońce i mamy nadzieję, że będzie ciepło. Są stoiska z miodami. Wiemy, że jest olbrzymie zainteresowanie, ale oprócz tego jest bardzo smacznie, bo jest koło gospodyń wiejskich, które dzisiaj serwuje żurek z kiełbaską i z jajkiem. Serwują siuśpej, które już chyba wszyscy mieszkańcy naszej gminy znają. Oczywiście pyszny bigos, a w tle loteria. I oczywiście cała impreza, gwiazdą dzisiejszego wydarzenia, oprócz wszystkich Państwa jest stan tutaj, za chwilę przybędzie, będzie grał i śpiewał, będzie wszystkich nas bawił, a później już wieczór taneczny i zabawa. Tym razem pszczelarzy z Woli Rzędzińskiej reprezentował Robert Kozioł, który opowiedział nam o miodach. Mam miód spadziowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, leśny, akacjowy, dodatkowo jeszcze pierzgę z miodem, pyłek kwiatowy, także cały przegląd do wyboru, do koloru. No, generalnie to my wykorzystujemy miody jako wspomaganie do leczenia różnych takich różnych chorób, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest lekarstwo, że to nie jest tak jak antybiotyk, że od razu już po zażyciu jest ktoś zdrowy, tylko to trzeba systematycznie po prostu stosować, często używać miodu niż cukru na przykład i inny gatunek pod inne dolegliwości. Na przykład lipowy na przeziębienie, akacjowy to z kolei na takie żołądkowe dolegliwości, pierzga w miodzie na wzmocnienie organizmu generalnie. Jak wspomniała Anna Pieczarka, nie brakło regionalnych przysmaków. Koło gospodyń wiejskich z Woli Rzędzińskiej jak zwykle nie zawiodło. No więc jeżeli chodzi o nasze tradycyjne danie z miodem, jest to właśnie siuśpaj, który tutaj wywodzi się z Woli Rzędzińskiej. Od kiedy hodowano pszczoły, one robiły miód, od wtedy jest na Woli siuśpaj doskładzany miodem. Jest to mianowicie kasza wiejska ze śliwkami, z dodatkiem jeszcze gruszek suszonych. No i jest to danie, no polecamy do spróbowania, bo jest ono bardzo smaczne. Jest ono zarejestrowane na Krajową Listę Tradycyjnych Dań Regionalnych już od 3 lat. Mamy jeszcze żurek z jajkiem i z kiełbasą, na kiszony po wiejsku, tak się dawniej kisiło właśnie z razowej mąki żytniej, z grzybami, z czosnkiem. No prosimy do kosztowania, do degustowania się. Mamy jeszcze czarną kawę zbożową, jest to też nasz tutaj produkt, tak samo na jęczmieniu, na cykorii. Doschładzany, no niestety już cukrem. Gdyby ktoś go chciał doschłodzić czarną kawę miodem, to też polecamy. Mamy jeszcze kompocik z mirabelek z jeżynami. A jak mieszkańcom podobało się tegoroczne miodobranie? Oczywiście, no jasne, kultura zawsze to jest. Zawsze powinna tak być, powinno być tak. Bo człowiek to, się człowiek spotyka z ludźmi, wymiana tego, także ja jestem pszczelarzem od lat i jadę i ja to bardzo lubię. Pierwszy raz jestem na takim tego typu spotkaniu. Bardzo ładnie. Ja myślę, że sobie kupię miodu. Słoik. No, jest czasu na tyle, więc być może po prostu sobie też zadamy jakieś pytanie, żebyśmy mogli coś więcej wiedzieć na ten temat. Wola Rzędzińska, to tutaj dużo jest osób, które zajmuje się produkcją miodu, więc jakby my pochodzimy z tej miejscowości, więc jakby od małego mamy do czynienia z miodem, z osobami, które się tym zajmują, z samymi pasiekami. W związku z tym mniej może z mniejszym zainteresowaniem podchodzimy do tego, ale widzę, że zainteresowanie jest, gdyż dużo przy tych namiotach dużo osób stoi. Może degustują, może pewno można coś zakupić, więc myślę, że fajny pomysł, no warto coś robić. No, myślę, że gmina tutaj staje na wysokości zadania i regularnie nam organizuje jakieś imprezy, czy też upiększa miejscowość, także jest okej, naprawdę. Oprócz smakołyków nie zabrakło także rozrywki w postaci gier, zabaw i loterii fantowej.